Jeśli dojdzie do starcia między Polską i Rosją, to nie ma takiej opcji, żeby Stany Zjednoczone wysyłały swoich żołnierzy na śmierć. Jeśli Polska znajdzie się na celowniku, Stany Zjednoczone zaczną podążać w przeciwną stronę. Ogólnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone ostatnio wysyłają Ukrainie złom. Wszystkie rodzaje broni okazały się porażką. Patriot? Porażka. HIMARS-y? To dobre do zabijania cywili, a nieprzydatne do niszczenia stanowisk wojskowych. Nikt za bardzo się tym nie przejmował, kiedy Rosja zaczęła budować linie obronne na południu Ukrainy, gdzieś pod Chersoniem, a zbudowali 3 linie obronne. W tym czasie Ukraina ani razu nie była w stanie zaatakować, by zniszczyć te stanowiska lub zaatakować ludzi, którzy je budują. A umocnienia te nie powstały w jakiś cudowny sposób same. Trzeba tam było ściągnąć sprzęt budowlany, wznieść żelbetowe fortyfikacje, te zęby smoka i wszystko inne. Ukraina nie miała wtedy lotnictwa czy rakiet dalekiego zasięgu, żeby w tym przeszkodzić. Teraz też nie ma. Jest jeszcze gorzej. Jesteśmy świadkami nakręcania spirali śmierci wojska ukraińskiego i jest to wciąż wspierane przez Stany Zjednoczone. Im będzie się to ciągnęło tak długo, jak Europa dalej będzie uległa, zwłaszcza Polska. Tak długo, jak Polska będzie pozwalała robić siebie głupa, a to właśnie robi. Which it is.